Cześć kochani, witam Was serdecznie w naszym mieszkaniu, w którym będziemy mieszkać minimum 2 lata. Zaczynamy właściwie jak się wchodzi, to zobaczcie, jest taka otwarta przestrzeń. Ogólnie tutaj były 4 pokoje. Ile to jest metrów? 100 something. 100 ile? 120? Maybe 3. 130? No jak wchodzimy, to od razu mamy otwartą przestrzeń, jest od razu kuchnia po prawej i co mnie cieszy, od razu będę mówić o moich wrażeniach. Co mnie cieszy, to że kuchnia jest mała, bo ja w sumie nie gotuję, chyba że ostatnio na streamach gotowałam. Zapraszam też na mojego Twitcha. Tutaj sobie postawiliśmy takie pudła do butów, ale jeszcze będziemy musieli pewnie dokupić ich więcej, bo z Polski przyjdzie więcej bucików. Tutaj mamy nasze nieodpakowane do końca jeszcze lustro. Mamy tutaj od razu salon, nowy telewizor. Darni ma współpracę z takim telewizorem, więc przyszedł telewizor ile? 75 cali? 75 cali. Był za duży na naszą szafkę, która tutaj była pod mniejszy telewizor, więc stoi na podłodze, ale wydaje mi się, że to wygląda spoko. Słynny widok, który jest chyba na prawie każdym moim zdjęciu. No dobra, wiem, że przesadzam. Nie wiem, czy to widać, czy nie jest prześwietlone. Very, very bright. Very bright. Yeah. O, o, więc jest tutaj ten widoczek. Dobra, możemy przejść dalej. To mieszkanie ogólnie myślę, że bardzo szybko Wam pokażę. Więc o, tutaj mamy jeden z moich obrazów, oczywiście paint by numbers, żebyście sobie nie myśleli, że jestem jakaś nie wiadomo jak utalentowana. Tutaj to były ogólnie raz, dwa, trzy pokoje i kuchnia. I tam jest jeszcze łazienka. Z tym, że właściciel wyburzył wszystkie ściany, bo jak możecie sobie zobaczyć, mamy wysoki tutaj sufit. Bo w sumie jeszcze tego nie powiedziałam, ale to jest mieszkanie piętrowe. Zobaczcie, tutaj są takie piękne schody, które też mogliście widzieć na moim zdjęciu na Instagramie, co wygląda przepięknie. Nie było tych drzwi, tych szyb i tak dalej. To sobie zamówiliśmy, pokażę Wam zdjęcie, chyba mam gdzieś zrobione zdjęcie, jak tego jeszcze nie było. Po prostu chcieliśmy sobie przedzielić, żeby, no bo wiecie, tu w teorii miały być 4 pokoje, a w sumie jest jedna wielka przestrzeń. Jeszcze u góry jest pokój, ale to za chwilę pójdziemy. Więc uznaliśmy, że do moich potrzeb tutaj, do streamowania i tego, ja myślę, że to taki mój pokój. Chyba jest trochę za ciemno, bo ja tutaj mam cały czas rolety zasłonięte. One są też, zobaczcie, ten pokój jest mega wysoki. Tak jak te pokoje w kamienicach w Polsce, to on nie wiem ile to ma, jest bardzo nieregularny, dlatego że to jest ostatnie piętro, więc tutaj jest od razu dach. No oczywiście moje krzesła rejzerowe, moje obrazy Darni nakrywa. Mój tutaj sprzęcik, ale jest troszeczkę syf, więc nie ma co pokazywać. Fajnie, że są te drzwi, bo mogę się trochę oddzielić i te streamki mogę sobie tam prowadzić, a w międzyczasie Darni, nie wiem, może sobie coś tutaj robić. Ale jeszcze nie wszystko Wam pokazałam, zobaczcie też, gdzie Darni będzie pracował w tym mieszkaniu, bo jak wiecie, my pracujemy z domu. Chciałabym Wam dzisiaj polecić serwis tiplip.pl, dzięki któremu otrzymacie do 25% zwrotu za zakupy w internecie. Strona jest bardzo prosta. Wejdźcie sobie w linka, który jest w opisie, jest to specjalnie wygenerowany link, dzięki któremu otrzymacie 15 zł na start na stronie tiplip.pl. Po zalogowaniu się możecie wybrać sobie sklep, w którym zrobicie zakupy. Robicie zakupy tak jak zwykle, bo przekieruję Was normalnie na stronę sklepu. Do 48 godzin po opłaceniu zamówienia otrzymacie informację, jaki został Wam przydzielony zwrot. A po tym jak sklep zatwierdzi zwrot, no to będziecie mieli od razu opcję wypłaty pieniędzy na Wasze konto. Tak więc polecam Wam serdecznie i udanych zakupów. Pokażę Wam, gdzie Darni miał w planach pracować. Tu w kuchni nie ma co pokazywać, fajnie, że jest zmywarka, też jest piekarnik. Trochę ta mikrofala nam zajmuje dużo miejsca, ale już też mam na to pomysł. Mamy mega urządzenie, to już tak na marginesie. Można sobie podgrzać wodę, można normalną wodę, można wodę zimną. Ta woda, słuchajcie, pochodzi z kranu. Tutaj, zobaczcie, jest takie połączenie. To akurat jest nasze, to nie było w tym mieszkaniu, bo po prostu tam Darni też przy współpracy dostał coś takiego. Dla mnie to jest genialne urządzenie, że już teraz nie musimy kupować butelek wody, tylko po prostu mamy zawsze lodowatą wodę, jak potrzebujemy, albo też normalnej temperatury pokojowej. Więc to jest mega spoko, że to jest, bo ułatwia nam po prostu życie. No i coś nietypowego, bo zobaczcie. Tu wychodzimy. To jest nasz worek na śmieci. Wychodzimy i mamy, uwaga, balkonik, taki mini balkonik, gdzie raczej wygląda to wszystko nieładnie i tylko słychać klimatyzację. Jest to taka robocza przestrzeń, a właśnie bardzo często mieszkania, które są budowane, są automatycznie budowane z takim pokojem do pani sprzątającej, pomagającej w domu. Często te panie w tych pokojach śpią albo po prostu trzymają rzeczy. Za Wami jest teraz ten pokój, ale dobra, tutaj mamy ten balkonik, gdzie jest, słuchajcie, pralka. Tutaj mamy syp, czyli ze śmieciami nie musimy wychodzić nigdzie poza dom, tylko to po prostu jest syp. Przechodzimy do tego pokoju, który Darni docelowo chciałby sobie zrobić. Na razie jest to taki składzik,
chciałby zrobić to jako swoje studio, wiecie, wykleić gąbkami i tak dalej, więc tutaj wszystko będzie, zobaczcie, to jest karton od tego telewizora, no po prostu jest ogromny, 75 cali. Więc myślę, że dokupił klimatyzację, bo to miejsce nie ma klimatyzacji, jest taki mechanizm zamontowany, więc myślę, że jeszcze trochę i sobie odpisuję to. O, ostatnia część w sumie tego, co na dole, więc tutaj ta część, której nie umiemy na razie zorganizować. Początkowo ja myślałam, że to będzie moja przestrzeń do streamowania, że sobie tutaj postawię biurko, bo tak też było na zdjęciach, które widzieliśmy na ofercie właśnie wynajmu tego mieszkania. Więc tutaj było biurko poprzednio, tam był stół po prostu z krzesłami, no ale my zrobiliśmy to troszeczkę inaczej. Ja mam tutaj tą toaletkę, ona też już tu była. Na razie zostaje tak. Na razie jest tutaj taki trochę śmietnik, wszystko wszędzie, nieważne. No i ostatnia część to tutaj jest szafka, która jest takim naszym, jak to się mówi, składzikiem. No to jest mała taka szafka. Kam. I łazienka Darniego, której nie posprzątał, więc... No, don't show łazienka. Don't show łazienka. Dobra, to idziemy na górę. Okej, okay, jesteśmy teraz w sypialni na górze. Nic tu w sumie nie ma ciekawego, oprócz łóżka, szafki nasze nocne, jakieś tam szafki. Tutaj szafki Darniego. Piękny widoczek, to możemy pokazać fajnie. Widać też nasz dół balkonu. Co więcej, tutaj w ogóle są takie szklane drzwi i jest takie przejście do garderoby, w której nie jest do końca porządek, ale to nie ma znaczenia. Nie przyglądajcie się za bardzo, są tu moje ciuchy tylko, więc jest jak jest. W sumie ona jest bardzo pojemna. Mam nie wszystko jeszcze na wieszakach, jakieś tam poupychane rzeczy, ale spoko to wygląda. Jestem zadowolona. Dobra, i ostatnia rzecz to jest łazienka, która no, jest taka w sumie zwyczajna. Jest tylko prysznic, na dole też jest prysznic, nie mamy wanny. No i tyle. A właśnie, no i sufit jest taki wysoki, nie? Ale jest tutaj tak gorąco jak w saunie. Serio. No ale jesteśmy w tropikach, więc nic dziwnego, tak? No i klasyk, co jest? Zlew, lustro, wszystko. Dobra, tak wygląda nasza dzielnica. Jak widzicie, jest spokój. Prawie w ogóle nie jeżdżą tutaj auta. U nas też nic w mieszkaniu nie słychać, więc jest taka chillerka. Dobra, idziemy zobaczyć dalej, chociaż na basenie są ludzie i... No tak średnio. Mówiłam, że nie jeżdżą auta, a właśnie jedzie. Kłamałam. To mieszkanie, jak zobaczyliśmy, to wybraliśmy od razu, chociaż ja miałam pewne obiekcje, dlatego że dotychczas z Darniem mieszkaliśmy zawsze przez ostatnie 3 lata na 4 pokojach, bo każdy z nas miał swój pokój taki do pracy. No a tutaj ten układ jest taki nietypowy, więc trochę się stresowałam, że może potrzebujemy czegoś innego. Ja na przykład lubię takie ładne osiedla, które są na tyle ciekawe, że jak chcę zrobić jakąś sesję, to nie muszę gdzieś daleko jechać, tylko wystarczy, że zejdę na dół i już mam. I tutaj to jest piękny park, są jakieś fontanny, w ogóle klimat, to tak pięknie wygląda, pewnie już widzieliście na moich zdjęciach na Instagramie. A jak nie, to zapraszam. Też mamy tutaj siłownię, mamy tutaj siłownię taką zewnętrzną. Dobra, korty tenisowe zaraz wam pokażę. Nie będziemy podchodzić bliżej, bo dużo ludzi jest, bo jest niedziela. Więc w niedzielę jest zawsze dużo ludzi, ale jak mogliście zauważyć na moim Instagramie, zwykle basen jest pusty, jacuzzi też. Korty tenisowe zawsze są, bo się trzeba umówić na godzinę. Tu jest jakiś tam plac zabaw, ale to tak na szybko idziemy. Są te korty, o których mówiłam. No i tu najlepsze, nie mogę się doczekać, jak przyjedzie moja rodzina. Teraz co prawda jest to pozamykane. Czy jest tam chyba otwarta jedna, czy... Nie, teraz jest całkowicie, bo teraz są jakieś tam specjalne obostrzenia, o których będę mówiła w innym odcinku. Więc teraz miejsce do grillowania jest zamknięte. Ale ogólnie chodźcie tu, zobaczycie. Chodźcie. Możecie zobaczyć, że są... O, coś tutaj robili. Ławeczki. O, ta jest nowa, pomalowana. To jest, widzicie, pełno stoisk do grillowania. Nie wiem, ile jest łącznie. Z 5 chyba stoisk do grillowania. Prysznice do basenów. Nie no, ogólnie osiedle jest piękne. Takie klimatyczne. No, chillerka. Ja całe życie mieszkałam w blokach, więc... No taki spokój miałam jedynie, jak mieszkałam na wsi. A takie osiedle to jest taka perełka w Singapurze, wydaje mi się. Bo to zwykle, mogli się zobaczyć w poprzednim filmie, nawet część osób pisała, że takie blokowisko nie za bardzo, że wam się coś takiego nie podoba. Moi drodzy, mam nadzieję, że taki odcinek wam się podoba. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Pa, pa!